brzmi radosna ta wieść, że cudowny kraj jest opisany przez Biblię tu nam. W kraju tym nie ma łez, w kraju tym złego kres, a każdy szczęśliwy jest tam. Tam, gdzie cudny ten kraj, wiecznie kwitnie tam maj, a burzy nie dojdzie tam huk. Ulice tam są, od złota się lśnią, słońcem jego sam wieczny Bóg. Tam nie więdnie liść drzew, miły wiatr utchnie wiew, złoty owoc uśmiecha się nam. Cudne harfy dla nas w ziemi pełnej tych ras, a każdy szczęśliwy jest tam. Tam, gdzie cudny ten kraj, wiecznie kwitnie tam maj, a burzy nie dojdzie tam huk. Ulice tam są, od złota się lśnią, słońcem jego sam wieczny Bóg. Tam ojcowski nasz dom, Boże dzieci w nim są, Jezus życiem, radością jest sam. Wiecznej wiosny tu wiew, uwielbienia brzmi śpiew, a każdy szczęśliwy jest tam. Tam, gdzie cudny ten kraj, wiecznie kwitnie tam maj, a burzy nie dojdzie tam huk. Ulice tam są, od złota się lśnią, słońcem jego sam wieczny Bóg. Tam, gdzie cudny ten kraj, wiecznie kwitnie tam maj, a burzy nie dojdzie tam huk. Ulice tam są, od złota się lśnią, słońcem jego sam wieczny Bóg. Serdecznie dziękuję siostrze Danusi i bratu Romanowi za tą pieśń, która nam przypominała o tym cudownym, wspaniałym kraju. Nie pomyliłem? No takie podobne jesteście, przepraszam. Może powstaniemy i podziękujemy Bogu. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za ten wspaniały, cudowny kraj, za to, że możemy oczyma wiary widzieć Go i cieszyć się i radować, że prowadzisz nas do tego wspaniałego kraju. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy słuchać i dzisiaj słowa Twojego i rozważać go. Niech będzie błogosławieństwem dla nas wszystkich. Amen. Brzmi radosna ta wieść, że cudowny kraj jest.
Myślę, że zwróciliście uwagę, że trzecia zwrotka powiada: tam nie więdnie liść drzew, bowiem tam jest takie drzewo. Drzewo. Za chwilę przeczytam o nim, na którym wiecznie zielone są liście. I pragnę, abyśmy dzisiaj zastanowili się właśnie nad tym drzewem. Nazywa się ono drzewo życia. Czytamy w tekście, według Biblii Tysiąclecia, pragnę przeczytać z Księgi Objawienia, 22 rozdział, 1 i 2 wiersz. I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach drzewo życia, rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia. Taki wspaniały obraz nam przedstawia Słowo Boże. Zanim przejdę do tematu związanego z tym właśnie drzewem życia, o którym pragnę dzisiaj bliżej mówić, chciałbym przedstawić taką osobistą refleksję sprzed lat. Zaraz po wojnie razem z moimi rodzicami przeprowadziliśmy się z Krakowa na Dolny Śląsk. Spędziłem tam od 5 roku do 28 roku życia. Miasto, w którym zamieszkaliśmy w czasie wojny, zostało zniszczone przez bombardowanie. Po obu stronach niektórych ulic same ruiny. Smutno było przechodzić, no jako dziecko powiem, że nawet trochę przerażające było samemu iść przez taką ulicę. Zburzony ratusz, zburzony największy kościół. Wiele lat poświęcono na odgruzowanie tego miasta. Może 10 lat. Potem odbudowywano to miasto. Wiecie, to był okres powojenny, a więc nie było dźwigów, nie było samochodów, traktorów, a więc konie, duże wozy i wywoziło się gruz i wywoziło i wywoziło. Nastały długie lata odbudowy tego miasta. Ale w tym mieście były także tereny niezniszczone. Było, myślę, że 3 duże parki. I te parki nie zostały w ogóle zniszczone. Codziennie chodziłem przez jeden z nich do szkoły licealnej. I w jednym z tych parków było moje ulubione miejsce. Była dolina, a w tej dolinie jeziorko. A nad tym jeziorkiem rosły olbrzymie drzewa. I kiedy schodziłem do tej dolinki, szczególnie upalne dni, można było odpoczywać pod tymi liściastymi drzewami i zapomnieć o tych ruinach, które codziennie oglądałem, i myśleć o tym, co nas czeka. Myśleć o tej pięknej przyszłości. Pięknej przyszłości, którą przygotowuje nam Pan. I o tym drzewie, o którym kilkakrotnie mówi aż ten rozdział 22 Księgi Objawienia. O drzewie życia. Wiele obrazów przedstawiony w Księdze Objawienia ma znaczenie symboliczne. W jednym z komentarzy do opisu tego drzewa życia czytałem, że symbolizuje ono samego Pana Jezusa Chrystusa. Bo jak pisze
Pierwszy rozdział, czwarty wiersz Ewangelii Jana. W nim było, ja dodaję, jest. W nim było i jest życie. W naszym Panu Jezusie Chrystusie. Chwała Panu. Mamy Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w którym jest życie. Błogosławione życie. W Jego ziemskim życiu pojawiały się także już wspaniałe owoce. Tymi owocami było przemienianie serc grzeszników. Pamiętacie tą cudzołożnicę, która została przemieniona? To owoc duchowy, skorumpowanego celnika, który został przemieniony i stał się uczniem pańskim. W życiu Jezusa był owoc współczucie dla rozpaczającej, pamiętacie, wdowy, której syna miano już pogrzebać, a Pan go wzbudził z martwych, bo użalił się nad losem tej wdowy. Owocem jego działalności było przebaczanie tym, nawet którzy się go zaparli, myślę o Piotrze. W końcu owocem jego śmierci i zmartwychwstania dla nas wszystkich, chyba najważniejsze to jest, jest nasze życie wieczne. Jezus powiedział o sobie: jam jest zmartwychwstanie i życie. To jest wspaniały owoc, który będzie błogosławieństwem, już jest błogosławieństwem dla nas wszystkich. Dzięki Panu, że w Jezusie Chrystusie mamy zmartwychwstanie i życie. Możemy powiedzieć amen? Nas ludzi Pan Jezus przyrównuje także do drzew owocowych. W swojej wypowiedzi o prawdziwych i fałszywych nauczycielach przyrównuje ich do drzew. I w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, od 16 wiersza czytamy: po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierń albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, albo złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Te słowa, co prawda, odnosiły się do nauczycieli, ale możemy rozszerzyć je na wszystkich ludzi. Ludzi możemy przyrównać do złych drzew w ich życiu. Panuje nienawiść, niesprawiedliwość, smutek, niepokój. I do innych ludzi, których możemy przyrównać do dobrych drzew. Oddali oni swoje życie pod panowanie Jezusa, który uczy ich przynosić dobre owoce. Jest to miłość, sprawiedliwość, pokój, radość, a także naturalnie wiele innych owoców. Człowiek ma prawo wyboru od początku istnienia. Możemy być jak drzewo złe, ale możemy także wybrać, aby stać się dobrym drzewem. Drzewo żywota, inaczej zwane, choć bardziej współcześnie, drzewo życia, było już w raju. Pisze o nim drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czytamy tam:
w 2 rozdziale i w 9 wierszu. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I już od początku człowiek miał możliwość spożywania dobrego owocu z drzewa życia. Owoc ten, jak mówi nam następny rozdział, 3 rozdział tej 1 Mojżeszowej, przynieść mógł człowiekowi wieczne, szczęśliwe życie. Jednak człowiek zwrócił uwagę za radą szatana na to drugie drzewo. I popatrzył na to drzewo, które było zakazane, które miało zakazany owoc, na drzewo poznania dobra i zła. I w naszym życiu każdy staje przed tą możliwością dokonania wyborów. Mamy także doradców w naszym życiu. Dla tych, którzy obiorą to drzewo złe, jest doradcą szatan. Dla tych, którzy wybiorą dobre drzewo i chcą stać się tym dobrym drzewem, jest Pan Bóg. I Bóg do nas zawsze mówi: wybierz życie. Wybierz życie. To jest głos Boży do nas. Wybierz życie. Wiecie dobrze, że za swój wybór, nieposłuszeństwo Bogu, Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju. Ja myślę, że z wielkim smutkiem przeżywali wygnanie z tego przepięknego ogrodu. Musieli opuścić ten ogród, gdyż Bóg nie chciał, aby po nieposłuszeństwie, po grzechu zjedli owoc z drzewa życia. Groziło to wówczas, że pozostaną na wieki w grzesznym stanie, w świecie pełnym konfliktów, mordów i kłamstwa. Nie chciał Bóg, aby człowiek miał na zawsze takie życie. I Bóg dlatego pozbawił możliwości przebywania w tym ogrodzie, pięknym ogrodzie, które stworzył dla człowieka. Pewnemu staruszkowi, niedawno słyszałem to w wiadomościach, który ma ponad 90 lat, ktoś życzył, aby dożył 120 lat. A on odpowiedział: o nie, mam dość już tej udręki na tym świecie. Nie chciałbym dalej żyć i to tak długo w tym atmosferze, jak to powiada jedna pieśń, okrutny świat. Prawie codziennie w wiadomościach słuchamy o morderstwach, o okropnościach, które wydarzają się wokół nas. A myślę, że wielkim smutkiem zostało napełnione serce Adama i Ewy, kiedy zobaczyli pierwszego umarłego człowieka, którym był ich syn Abel, zabity przez własnego brata Kaina. Przypuszczam, że było to okropne dla nich przeżycie. Wówczas mogli wspomnieć: ach, gdybyśmy spożyli owoc z drzewa życia zamiast drzewa poznania zła i dobre, Abel by na pewno żył. Jakieś wielkie głupstwo popełniliśmy. Nasze życie przeszłe
jest zależne od naszego wyboru. Nasze życie przyszłe jest zależne od naszego wyboru. Zawsze powtarza się ta historia. Możemy wybrać owoc z drzewa złego i przynosić złe owoce, a możemy także wybrać dobre drzewo i przynosić dobre owoce. Tym dobrym owocem dla nas jest życie wieczne z Bogiem. Chwała Panu. Życie wieczne z Bogiem. I o tym, że mamy ten wybór, wszyscy ci, którzy już nawet znaleźli się, a wszyscy znaleźliśmy się poza tym ogrodem, widzimy na przykładzie Kaina, starszego syna, najstarszego syna Adama i Ewy. Gdy nurtowały go złe myśli, Bóg go upomniał. Przyszedł do niego Bóg. Czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 4 rozdział od 6 do 7 wiersza. Dlaczego jesteś taki smutny, mówi Bóg do Kaina, i chodzisz ze spuszczoną głową? Gdybyś postępował sprawiedliwie, nie miałbyś powodu chodzić ze spuszczoną głową. Pamiętaj, jednak jeśli nie będziesz postępował uczciwie, to grzech pojawi się zaraz u bramy twojego domu i będzie czyhał na ciebie. A przecież ty masz nad nim panować. Kain jednak nie posłuchał przestrogi Boga. Nie podjął właściwej decyzji. Nie zapanował nad grzechem. Popełnił to zło, mordując swojego brata Abla. Pamiętacie, z zawiści, z zazdrości. Przekleństwo spoczęło na jego potomstwie, jak i na wszystkich nieposłusznych Bogu. Człowiek może wybrać. I Biblia przedstawia nam także możliwość wyboru dobrego drzewa, które pozwala, którego owoc przynosi dla nas, jak już mówiliśmy, życie. Życie, które w szczęściu, w błogosławieństwie trwa wiecznie. W księdze Jeremiasza, 17 rozdział, od 7 do 8 wiersza, czytamy coś na temat drogi do osiągnięcia, do stania się, powiedziałbym w cudzysłowie, drzewem dobrym, drzewem podobnym do drzewa życia. I tam czytamy: błogosławiony mąż, ja powiadam także, i niewiasta, który polega na Panu, który polega na Panu, to chciałbym podkreślić, który polega na Panu, jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy nie frasuje się i nie przestaje wydawać owocu. Będzie on jak drzewo zasadzone nad wodą. Tutaj Jeremiasz, naturalnie z inspiracji Ducha Świętego, odkrywa nam tajemnicę ustawicznej nadziei, tajemnicę pełni radości, pokoju w Duchu Świętym. Nie osiągniemy tego przez własne starania, próby zreformowania swojego życia, robienie Bogu swoich własnych obietnic, których nie potrafimy i tak osiągnąć.
ale przemiany naszej natury może dokonać jedynie sam Pan Bóg. I w słowach jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje życie, jest użyte zdumiewające słowo hebrajskie, przetłumaczone w polskim na zasadzone, a właściwie powinno być przetłumaczone przesadzone, bo wiara, Boża wiara wyrywa suche, spieczone, samotne, brzydkie krzaki czy drzewo i przesadza go koło żywego strumienia wody. Kiedyś nasze życie, gdy byliśmy grzesznikami, było jak drzewo na pustynnej, samotnej ziemi. Grzech, beznadziejność panował w naszym życiu. A gdy oddaliśmy życie Panu Jezusowi Chrystusowi, przesadził nas koło strumienia. Nasze drzewo życia może wzrastać i rozwijać się. Strumienia, korzenie naszego drzewa mogą czerpać żywą wodę. Żywą wodę. Czym jest ta żywa woda przynosząca życie do tego drzewa? Wyjaśnia sam Pan Jezus, kiedy pewnego razu stanął w świątyni, czytamy w 7 rozdziale Ewangelii Jana, 37 wiersz. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stając zawołał donośnym głosem: jeśli kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo. Jak powiada Pismo. A więc Pismo o tym powiada. Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, który mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Pan powołuje się tutaj na Pismo. I Słowo Boże, to właśnie Pismo, może być, stać się dla nas tą żywą wodą, która dostarcza nam pożywienie. Dostarcza pożywienie do korzeni naszego życia. To pożywienie dożywa, dostarcza nam do naszych serc sam Duch Święty. Wiecie, że On jest inspiratorem Słowa Bożego. Pod Jego inspiracją powstało Słowo Boże. I kiedy odrzucimy wszelkie zwątpienia i strach, zawołamy do Pana: Panie, wierzę w to Słowo, w Tobie mam nadzieję, zostajemy przesadzeni na brzeg rzeki, brzeg mocy Ducha Świętego. I Duch Święty dostarcza nam Słowo, ale nie tylko dostarcza, ale wyjaśnia nam to Słowo. Dostarcza nam odpowiednie słowo w naszym życiu. Tak jak drzewo potrzebuje odpowiedniej wody z odpowiednimi minerałami, tak Duch Święty przynosi do nas, znając potrzeby naszego serca, dostarcza nam odpowiednie słowo, aby zaspokoić te potrzeby, które się rodzą w naszym sercu. W psalmie 46, 5, 6 wiersz czytamy: jest też rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przy
przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieję się. Bóg wspomoże go przed świtem. Ta woda, która będzie pokrzepiać nasze życie, to Słowo Boże, które będzie karmić naszego wewnętrznego człowieka, stanie się błogosławieństwem dla naszego życia i dla życia otaczających nas. Gdy przychodzimy i pijemy, i żyjemy tym Słowem, wspaniałym Słowem, gdy odżywiamy się codziennie, gdy systematycznie odżywiamy się, stajemy się coraz bardziej podobnymi do tego drzewa życia, którym jest sam Pan Jezus Chrystus. Chwała Panu. Coraz bardziej stajemy się do Niego podobni. Dla ludzi jest zawsze możliwość iść za dobrą radą, jaką udziela nam Pan. Pięknie na ten temat psalm powiada, psalm pierwszy od pierwszego wiersza. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. A więc błogosławieni ci, którzy słuchają rady Bożej, którzy nie zajmują miejsca w radzie bezbożnych, którzy nie stoją na drodze grzeszników. Przed takim wyborem kiedyś stanął Dawid, który na pewno znał ten psalm. Zdarzyło się, że miał możliwość zabić swojego przeciwnika, prześladującego go wroga, króla Saula. I radzący jemu, powoływali się na Słowo Boże i mówili do niego, czytamy w 1 Samuelowej 24 rozdział 5 wiersz. Oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. I radzili mu, zabij Saula, będziesz wolny. Ale Duch Święty przystąpił do serca Dawida i dawał mu radę Bożą inną. Broń Boże, abyś miał uczynić taką rzecz swemu królowi, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. Dawid posłuchał głosu Ducha Świętego. Pan wynagrodził Dawida. W odpowiednim czasie wywyższył go, czyniąc go królem po śmierci Saula. A sumienie Dawida pozostało czystym, bo posłuchał dobrej rady i stał się podobnym do tego drzewa, wydającego dobry owoc w odpowiednim czasie. Jeśli i my będziemy słuchać właściwej rady, będziemy słuchać Pana, będziemy przeżywać błogosławieństwo. Pan nasz powiedział, jaki ma być nasz stosunek do prześladowcy. Czytamy w Ewangelii Mateusza 5 rozdział, 44 wiersz. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Naturalnie słuchanie tej rady czyni nas podobnymi do tego drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, wydającego owoc we właściwym czasie. Ostatnio
Czytałem wiadomość o pewnym żołnierzu ukraińskim, który w walce z separatystami był w sytuacji, że miał możliwość zastrzelić 3 młodych żołnierzy separatystów. Ale spojrzał na nich, zobaczył młodzi ludzie i myśli, szkoda takich ludzi. Zostawił ich, nie uczynił tego. Powiedział, szkoda mi ich życia. I dalej mówi o swoim udziale w walkach. Podczas swojej służby nie zabiłem żadnego człowieka. Nie wiem, co o nim myślał jego dowódca, jaką miał o nim opinię, ale jego sumienie było czyste. Jego sumienie było spokojne przed Bogiem. I na jeszcze jedną sprawę chciałbym zwrócić uwagę. Pan wybawia swój lud, gdy żyją jak dobre drzewa. Jeremiasz był przykładem tego dobrego drzewa. On składał swoją ufność tylko w Bogu. Nie patrzył na ludzi, co oni mówią, jak go krytykują, wyzywają. Nie patrzył na to. Ale jego wszystkie oczekiwania były w Panu. Gdy Jeremiasz został wrzucony do cysterny za to, że głosił słowo Pana. Na dnie tej cysterny grzęznął w błocie, groziła mu śmierć. Ale on ufał Panu. Nie było Izraelity skłonnego, aby mu pomóc, aby wstawić się za nim. Ale znalazł się cudzoziemiec. I czytamy, że ten cudzoziemiec, Etiopczyk, Księga Jeremiasza, 38, rozdział 7, wiersz. Lecz gdy Etiopczyk Ebed-Melech, eunuch będący na służbie w pałacu królewskim, usłyszał, że Jeremiasza osadzono w cysternie, a król zasiadał wtedy w bramie benjamińskiej, wyszedł Ebed-Melech z pałacu królewskiego i odezwał się do króla tymi słowy. Królu, mój panie, źle postąpili ci mężowie we wszystkim, co uczynili z prorokiem Jeremiaszem, że go wrzucili do cysterny. Zginie tam w dole z głodu, bo w mieście nie ma już chleba. Wtedy król przychylił się do tej prośby Etiopczyka Ebed-Melecha. Weź sobie stąd 30 ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny. Jeremiasz został uratowany. Bóg znajdzie sobie narzędzie, które wyciągnie, pomoże wydostać się ufających mu i którzy znajdują się w trudnych problemach życia, a wołają do Pana. Bóg nie pozostawi nikogo, kto zaufa Jemu. Bóg nie pozostawi tego, który woła do Pana. Bóg jest bliski tym, którzy wzywają imienia Pańskiego. I liściem na tym drzewie żywota napisane jest, służą ku uzdrawianiu. Czytałem ten tekst ze swoją wnuczką, a ona mnie zapytała, mówi, a po co tamte liście do uzdrawiania, skoro w niebie nikt nie choruje? Po co te liście? Zastanawiałem się nad tym. Naturalnie tam wszyscy będziemy zdrowi. Pan Jezus jednak w czasie naszego życia ziemskiego uzdrawiał tak wiele osób. Uzdrawia i dzisiaj. Uzdrawia i dzisiaj. Uzdrawia Pan Jezus i dzisiaj. Wszystkich, którzy Go o to proszą. Tak myślę, że w górze u Pana, gdy tam usiądziemy pod tymi drzewami, czy będziemy przechadzali się pod tymi drzewami,
Te liście będą nam przypominały, jak Pan nas uzdrawiał, a w sercu będzie się rodziła ciągła chwała i uwielbienie. Ty mnie, Panie, uzdrawiałeś. Ty byłeś lekarzem i warto Tobie było zaufać. Warto Jemu jest ufać. Przyniesie to taki stan, że będziemy kiedyś chwalić Go z głębi naszych serc i nie przestawać uwielbiać i wywyższać naszego wspaniałego Zbawiciela. Gdy jednak zdarzy nam się w życiu jakaś pomyłka, pójdziemy niewłaściwą drogą, tutaj na tej ziemi, jest możliwość upamiętać się. Jak powiada nam właśnie ten rozdział ostatni Księgi Objawienia. 22 rozdział, 14 wiersz. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Żyjemy w czasach ostatecznych. O nich to jest napisane w Biblii, w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, pierwsza część. To wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Żyjemy w tych czasach ostatecznych, trudnych. I może się zdarzyć, że w trudnych tych sytuacjach, nie potrafimy się, nie będziemy potrafić się zachować zgodnie z nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak ważne jest, abyśmy wtedy wyznali swojemu Panu swoje złe postępowanie i prosili o oczyszczenie, zmieniając swoje życie. Słowo Boże mówi, że nasze czyste mogą że nasze szaty mogą zostać oczyszczone, wyprane w krwi Baranka Jezusa Chrystusa. A kiedy szaty zostają oczyszczone, chodzimy w czystości, jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem. A tam w górze będziemy, jak to mówił nam ten werset, gotowi, będziemy mieli prawo przystępu do drzewa żywota. A więc teraz, kiedy jeszcze jesteśmy tu na tej ziemi, zapuszczajmy korzenie naszych drzew głęboko na te strumienie Boże, w to Słowo Boże, aby żadna spiekota nie doprowadziła do tego, żeby liście nasze zwiędły. Niech nasze liście, liście naszego drzewa będą zawsze zielone. Niech będą odporne na okres suchy. Tak, abyśmy mogli także przynosić zawsze owoce. Owoce, którym jest sprawiedliwość, pokój, radość, miłość. Moi kochani, dzięki Bogu kiedyś znajdziemy się w tym kraju, o którym śpiewał przed chwilą brat siostrą. Znajdziemy się w tym kraju, gdzie będzie drzewo życia. Tam więcej nie będzie grzechu i śmierci. Nie będzie nawet tam więcej zakazanego drzewa. Tam nie będzie kusiciela szatana. Wiedzą i radą będzie służył nam tylko sam Pan. Skorzystajmy z możliwości tutaj na tej ziemi, w każdej sytuacji, aby posilać się żywą wodą, którą nas może krzepić, którą wnosi w nasze serca Duch Święty. To Słowo płynące z góry. Posilajmy się Nim. Żyjmy tym Słowem. I będziemy mogli poznawać od naszego Pana tam w górze
tylko to, co jest dobre. Nie to, co jest złe, ale tylko słuchać i poznawać to, co jest dobre. I to jest nasza przyszłość. Tam, gdzie cudny ten kraj, wiecznie kwitnie tam maj, a burzy nie dojdzie tam huk, ulice tam są, od złota się lśnią, słońcem jego sam wieczny Bóg. To jest nasza przyszłość i to drzewo życia, które będzie pobudzało nasze serca do wywyższania i uwielbiania imienia Jezusa Chrystusa. Chwała Panu! Moi kochani, jeśli przeżywamy dzisiaj, ktoś z nas może przeżywa trudne chwile, może przeżywa trudne problemy, przyjdź dzisiaj do Pana Jezusa. Przyjdź do Pana Jezusa, a On przez Ducha Świętego posili Ciebie. Jeśli ktoś w tym zgromadzeniu w tej chwili czuje taką potrzebę, abyśmy się za Nim modlili, aby został posilony czy wyrwany z jakichś trudności, problemów i chciałby, abyśmy się modlili za Nim, proszę, abyście podnieśli swoje ręce. Chcę zobaczyć, czy ktoś więcej jeszcze, widzę, jedna siostra i jeszcze jedna, czy jeszcze ktoś chciałby, żeby się za Nim modlić. Jeśli ktoś pragnie, aby się za Nim całe zgromadzenie modliło dzisiaj, powstańmy w tej chwili i ja zapraszam tych, którzy podnieśli i nie podnieśli rękę, a potrzebują modlitwy całej społeczności, wyjdźmy tutaj do przodu i będziemy się wspólnie modlić. Niech Duch Święty posila dzisiaj każde serce potrzebujące. Pan Jezus jest tu obecny. Bardzo proszę, zapraszam, przyjdźcie tu do przodu i będziemy się o was modlić. On jest nasz Pan tu obecny. On słyszy modlitwę całego zboru. Może zespół będzie śpiewał półgłosem. Bardzo proszę. A kto ma jeszcze pragnienie, kto jeszcze pragnie, aby tutaj wyjść do przodu, zapraszam. Może w czasie śpiewania pieśni wyjdźcie, dołączcie. I cały zbór, wszyscy będziemy się jak jedna rodzina, jedni za drugimi modlić. Jest między nami lekarz, lekarz nad lekarze, Jezus Chrystus. On może Ciebie uzdrowić, On może dotknąć Twojego ciała. Dzisiaj jest Ten, który uzdrawia, tutaj w naszym zgromadzeniu, Jezus Chrystus. I będziesz się cieszył, radował, będziesz się cieszyła i radowała z tego, że cudowny lekarz dokonał tej przemiany w życiu Twoim. Chwała Panu. Bardzo proszę, kto ma na sercu, podejdźcie jeszcze, modlicie za tymi osobami, które wyszły do przodu. Podejdźcie, módlcie się tu za tymi osobami. A Pan, cudowny Pan, który jest w tym zgromadzeniu, On będzie dotykał każdego serca. Halleluja, chwała Panu. Chwała Panu.